Jak pan postrzega Polskę na tle Europy w sensie biznesowym i na jakim etapie my jesteśmy? Czy na przykład, gdzie nas umieścić? Francja, Niemcy, Włochy, czy może gdzie indziej? Jeśli mówimy o porównaniu Polski z Unią, to największe rynki to jest Francja, Niemcy, Włochy, w momencie jeszcze Wielka Brytania, a później Polska. Poland is one of a typical agricultural country today and will be also tomorrow, so it's quite important for us. Polska jest i będzie krajem rolniczym, więc jest to bardzo ważne też dla takich firm jak my, które są producentem sprzętu rolniczego. A my mamy tutaj bardzo długą historię, byliśmy jedną z pierwszych firm. Dla mnie to też jest kraj, który jest moim sąsiadem, zatem Polska jest dla nas bardzo ważna. Polska z pewnością ma bardzo duży potencjał. Jest to rolniczy kraj, 10% mieszkańców jest jakoś związanych z rolnictwem, zatem jest to kraj bardzo ważny. Quite high. In a way, because it's an agriculture country and as our president say, 10% of the Polish people are linked more or less to agriculture, so it's very important. Ja jestem tak bardziej biznesowy, chciałem zapytać, pan jako przedstawiciel koncernu, jakie różnice pan widzi biznesowe w mentalności prowadzenia biznesu w Polsce, a w innych krajach europejskich na dzień dzisiejszy, w momencie, kiedy Niemcy, Francja czy Włochy, no już od wielu lat dłużej ten biznes jakby jest rolniczy rozwijany, u nas to troszkę później przyszło, w krótszym tempie musieliśmy to nadrobić. Jak na dzisiejszym etapie jest, to wygląda podejście biznesowe, prowadzenie samego biznesu. Poland was since ever agriculture country. So Polska od zawsze była krajem rolniczym i każdy kraj ma swoją mentalność, wiadomo, ale jeśli chodzi o poziom mechanizacji, to jest on praktycznie taki sam, czy to jest Polska, Niemcy czy Francja. Tutaj w przyszłości nie będzie żadnej różnicy. Wiemy też, że na świecie rośnie liczba ludności, w związku z tym maleje odpowiednio liczba powierzchnia ziemi pod pola uprawne, zatem trzeba tutaj mocno stawiać na wydajność, tak żeby nadążyć z produkcją żywności, jeśli chodzi o ten wzrost populacji. W Polsce są bardzo profesjonalni rolnicy i tak samo jak w Niemczech. W Niemczech też nie wszyscy rolnicy są bardzo profesjonalni. Więc Polska też jest bardzo blisko, od lat 90. stopniowo nadrabiała, ale jeśli chodzi o poziom specjalizacji rolnictwa i firm, to tutaj jest on zbliżony do innych krajów. The culture is simple and clear for everybody. And Poland is not far, it's not away from someone. We have to speak about mechanization in a professional way. Coming from the early 90s, so it takes a little bit of time in any way. So it's clear, you cannot go black and white, but it goes step by step. And I trust, you see, there are specialists now producing wheat or meat, and so they're on a similar level as somewhere else. When they have the same mechanization, they are sure on the same level. So I have a question, because you are in our market, Padło pytanie o to, że jako firma z 30-letnim doświadczeniem, jakie są jej mocne strony, na których może się opierać zaufanie klientów. Which are the features are that make you a lot of people trust you? Okay. First of all, we are a family company. My jesteśmy firmą rodzinną przede wszystkim, która jest zarządzana przez prezesa i dwóch synów. Zatem podjęcie decyzji u nas zajmuje 5 minut od pomysłu do decyzji. I też jesteśmy firmą, która jest blisko rynku. Podejmujemy decyzje blisko, w terenie, blisko rzeczywistości. Nasze biuro nie znajduje się gdzieś w oddawaniu na 50 piętrze. A po trzecie też, tak jak wszyscy, ciężko pracujemy i nasze decyzje zawsze opierają się na naszej wiedzy z zakresu
rolnictwa. A także, jak powiedział nasz prezes jeszcze wcześniej na otwarciu, mamy zakłady w wielu częściach świata, ponieważ w różnych regionach jest różne zapotrzebowanie na różne rodzaje maszyn. W związku z tym to jest nasza mocna strona, że jesteśmy w stanie zaoferować z jednej strony ciągniki czy maszyny bardzo ekonomiczne, bardzo proste, a z drugiej bardzo zaawansowane. First big difference, let me say. Then our range, as maybe you are present also through the opening. Okay, our president wanted to tell you, okay, we have different production facilities because the requests of farming in different parts of the world are different at the moment, and we have to follow the requests of the farms. So, and this is one of our biggest strengths we have in our company, that we have a we can offer a very, let me say, a very economic version in terms of tractor and high technology tractor. No? So, to give you an example, we are producing. Podam Państwu przykład. Mamy na przykład ciągniki, które są specjalistyczne dla przemysłu winiarskiego, ale one są bardzo proste, jeśli chodzi o ich konstrukcję. One są sprzedawane na południe Europy, na południe Hiszpanii, na południe Włoch, ale też z drugiej strony w zeszłym tygodniu na przykład uruchomiliśmy we Włoszech bardzo zaawansowany produkt. To są nowe ciągniki, bardzo wygodne, bardzo zaawansowane elektronicznie i też mechanicznie. Także mamy tak naprawdę pełen zakres produktów dla wszelkiego rodzaju rolnictwa, czy to są uprawa zbóż, czy winnice, czy sady. I to jest nasza bardzo mocna zaleta, ponieważ jesteśmy w stanie się dostosować do wymagań w różnych częściach świata, bo potrzeby są różne. Też w Polsce mamy rolników z bardzo różnymi potrzebami, ale każdy może dostać coś, czego sam potrzebuje w zależności od swoich oczekiwań. Ciągniki o różnej mocy. Kolejną naszą siłą, to jest nasza bardzo mocna przewaga, kolejna jest taka, że jesteśmy firmą rodzinną. Więc sami decydujemy o tym, jakie informacje o nas publikujemy. Nie jesteśmy spółką akcyjną, więc nie mamy takich obowiązków, jak to na giełdzie bywa. I też inwestujemy. Na przykład naszą największą inwestycją była fabryka w Launigen. To jest inwestycja w Niemczech sprzed 2 lat. Jest to nasza największa inwestycja poza Włochami. Kosztowała 90 milionów euro. I jest to inwestycja w pokolenia, ponieważ my inwestujemy w przyszłość, nie patrzymy krótkoterminowo na to, żeby nam się zwróciło za miesiąc, ale to jest takie nasze podejście do przyszłych pokoleń, takie podejście, jak mają rolnicy, tak? I też dzięki temu rolnicy nam ufają. Nasi dealerzy też to są firmy rodzinne, co jest bardzo ważne dla komunikacji, też ważne dla naszych klientów, a przede wszystkim dlatego, że sukces to zawsze są ludzie i zaufanie do nich i to ludzie tworzą firmę. The biggest investment our group have done was 2 years ago in my plant in Lauingen. It was the biggest investment of the group ever. And this is outside Italy, for example. It was an investment of 90 million euro. So we invest in generations, not in return of investment month by month. We are a family company, the third generation now, thinking like the most of the farmers. So that is something what I think the farmers feel very confident by us. And also our dealers in Poland are family companies, so it should be, the communication is very important. And at the end, success for the farmer, success for the dealer, and success for us is other people. The people and the trust we have to the people. Because the business is made by people. And maybe there we are thinking different. Mógłby Pan powiedzieć, jaki traktor, jaki model ciągnika jest najpopularniejszy w całej Europie? Z czego to wynika? W całej Europie, tak globalnie. Of our range? Z naszych produktów. Okay. The most sold tractor is there. Akroton 165, różnica jest, różne są rodzaje skrzyni biegu. In different version of transmissions, RC shift, stepless transmission or normal power shift transmission. I z czego to wynika, że ten traktor właśnie jest tak najpopularniejszy? Chodzi o moc, tak? 150 do 180 koni, czyli to jest największy rynek w Polsce. One of the biggest reasons.
But we are also a market share leader in orchard and wine. Mamy też dużo produktów, duży udział rynkowy, 30% w sadownictwie i w winnicach w Europie. To wynika z przyczyn historycznych, ale też muszę powiedzieć, że ten nasz trakt ciągnik, który wymieniłem, 165 koni, jest po prostu fantastycznym ciągnikiem. I must say, but it's true. It's a fantastic tractor, of course. Mam jedno pytanie, bo na dzień dzisiejszy przejmuje się mniej więcej, że 80% sprzedaży w Europie generowane jest przez 6 największych koncernów. Natomiast każdy z tych koncernów z roku na rok doposaża się w poszczególne grupy maszyn, czy to siewczy, zielonki, czy opryskiwacze. Gdzieś w przyszłości, patrząc na to pod kątem globalizacji, no, każdy z tych koncernów chciałby mieć full-linerem być, tak? Mieć pełną paletę maszyn. Jak to wygląda w przypadku samej Deutzfahrt, jaka jest Ja myślę, że oni popełniają błąd, ponieważ jest wiele silnych i dużych firm na rynku, które obierają taką strategię, ale tak naprawdę kluczem jest specjalizacja, ponieważ farmerzy, rolnicy w przyszłości też będą bardzo wyspecjalizowani, zatem nie wystarczy tylko odkupić to od kogoś ciągnik, przemalować go na swoją markę. To nie wystarczy i tak naprawdę mógłbym też zadać pytanie, czy znamy takiego full-linera, który odniósł sukces. Unia in Polen is also a big company, so and they go in bed with their products and they wake up with their products. They do nothing else as, for example, arable equipment. Nothing else. They go in bed with arable equipment, they wake up. I go in with combines and tractors in bed and wake it up. So we are the specialists. And the farmers of the future are also the specialists. And be sure, they will not accept that someone use a color, paint it, and write his name and go on. It's not working. It is not working. It's my strategy of our group, and when you go back, tell me a successful full liner. Czy w Europie może nie, ale na przykład w Stanach czy w Kanadzie, jednak są marki, nie wymawiając tej nazwy nawet, które mają no, praktycznie pełną paletę maszyn w danym kolorze, tak? In United States, to się sprawdza w USA, ale też na przykład, podam taki przykład, po 10 latach firma Krone teraz najwięcej eksportuje do Ameryki właśnie, do Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że mają tam lepsze produkty niż ci tak zwani full-linerzy w Ameryce. Aczkolwiek rzeczywiście w USA tak jest, że ci full-linerzy mają silną pozycję, chociaż nie dotyczy to Kanady, to też jest związane z inną mentalnością, aczkolwiek obserwujemy, że w USA jest coraz więcej firm specjalistycznych, które eksportują tam, ponieważ rolnicy tamtejsi widzą, potrzebują specjalizacji i nie wystarczy sobie przemalować właśnie na swoją markę tylko jakiś ciągnik, więc ja nie znam takiego full-linera, który by odniósł sukces i jestem pewien, że tylko to, na co warto stawiać, to jest specjalizacja. Nie ma po prostu innej opcji. Now we see Horsch, Amazon, Kuhn still is in the United States. They got more and more presence in this market. Why? Because also the farmers in the United States, they must be specialists to earn money. And it's not enough. Paint it in a color and write the name. Should not. And you cannot tell me, nobody here can say, okay, a successful company based on a full line is this. No. So, and why should I do something like that? Because what I see, the others are not successful. And I'm sure, to be honest, I'm sure the best are surviving. And the best are the specialists. Without any discussion. No chance. So I have a question. You just opened this new, nice, beautiful and big office. What is your next? Padło pytanie o nowe biuro i plany grupy w Polsce. To grow. Więc
Rainer odpowiedział, że jestem bardzo dumny za naszych pracowników w Polsce, którzy bardzo są kreatywni, bardzo walczą i jeśli chodzi o poprzednie biuro, to nie było ono zbyt motywujące, więc dałem im nowe biuro, a oni mi w zamian obiecali, że firma urośnie. Ponieważ pracownicy bardzo dużo spędzają czasu w biurze, więc powinni być szczęśliwi. Teraz mają nowy, mają lepszy, ładny widok na miasto. To nie jest duża inwestycja, ale jako że każdy ciężko pracuje, to powinien pracować w przyjaznym otoczeniu, więc jeśli pracownicy są zadowoleni, to też przekłada się to na ich motywację. A poza tym, jeśli chcemy Państwa zaprosić, to też powinniśmy mieć możliwość zrobić to w każdej chwili bez żadnego dodatkowego wysiłku. Mamy też pracowników oczywiście w terenie, ale tutaj potrzebują po prostu nowego miejsca, żeby być odpowiednio zmotywowani, w zamian za co obiecali mi właśnie, że będą pracować z wysiłkiem. State of the art, of course. We have there is a lot of things, and when we want to invite you, it should be always possible without doing anything. Click, yes, you can come tomorrow, and that, therefore you need. And the space, okay. You see here a lot of offices, but a part of our people are in the field, so they are not always here. So, but they need. But it's a question of motivation for my people, and they promised me that they will increase our market share. So, if this is the case, nice to have so management who care. It's also a question of our of state of the art of our company. Mamy też swoje wewnętrzne zasady korporacyjne i standardy, i to co było wcześniej nie spełniało tych standardów, więc. Teraz mamy nowe biuro i nie tylko chodzi nam o wzrost udziału w rynku, ale też właśnie o spełnienie tych standardów. Mainly about the increase of market share, but a little bit also about the standards, of course. Jaka jest reakcja koncernu na dynamiczny rozwój rynków Europy Wschodniej? Mam na myśli szczególnie rynek ukraiński. No, to jest taki łakomy konflikt. Eastern Europe, already, eastern part of Europe. Jeśli chodzi o Ukrainę, to tak było. Mamy różne kraje wschodniej Europy, od krajów bałtyckich przez Polskę i południe Europy, byłam Jugosławię, potem Ukrainę, Gruzję, Azerbejdżan, Armenię i tak dalej. Więc tam to są kraje, gdzie rolnictwo się profesjonalizuje i coraz bardziej potrzebują oni wyspecjalizowanych sprzętów. I my pracujemy tam w tych wszystkich krajach, jesteśmy obecni przez naszych partnerów. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to tam gospodarka to kwitło od 2015 do 2017 roku, bo rosło od zera, to w takiej sytuacji osiągnąć duży wzrost jest łatwo. Natomiast w 2018 już jest to stabilna sytuacja, nie ma wzrostu. A tak jest zawsze, tak jak możemy mieć najwyższą górę jak Mount Everest, ale jak już na nią się... Jak już osiągniemy szczyt, to z drugiej strony mamy spadek, więc trzeba szukać równowagi. Natomiast my chcemy być tam coraz bardziej bezpośrednio też obecni, żeby być w bliższym kontakcie z klientami. When you climb up the Mount Everest, it's unbelievable. It's the highest peak in the world, but on the other side it's going down. So we have to balance it in the right. But we must be in these countries more and more directly with our people. To support our network, to have the right service, an after-sales service for our final customer. Maybe different is in countries like Kazakhstan, Uzbekistan. Natomiast inną sytuację mamy w Kazachstanie, Uzbekistanie, czy Tadżykistanie. To są kraje troszkę z inną strukturą też własności ziemi, więc to jest bardziej skomplikowane, ale tam nasza praca wygląda trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o Europę, Wschód, Zachód, to tutaj nie ma różnicy.